Siemano, zapraszam was na nowy odcinek LEGO Miasta. Dzisiaj budujemy. Bunkier będzie w tym miejscu, wiem, dziwne miejsce na bunkier, zaraz się wszystkiego dowiecie, ale ponieważ zajmujemy się tą strefą, no to musimy tutaj troszkę podokańczać, ale tradycyjnie zaczniemy od poprawek, poprawimy trochę wodę. Woda wzbudziła trochę kontrowersji i ja się częściowo zgadzam z większością zarzutów, ale też uważam, że koniec końców będzie to kwestia indywidualnych upodobań, bo rozchodzi się tutaj o to, że jednym bardziej pasuje taka chaotyczna woda, innym bardziej uporządkowana. Do mnie ostatecznie przemówiło to, że taką podziabaną wodę już miałem w poprzednim mieście, więc niech teraz jest inaczej. Spokojnie, nie będę was tutaj zanudzał tajlowaniem tego. Mało tego, nawet sam nie będę się za bardzo tym zanudzał, bo mając tyle klocków, ile mam, mogę sobie pozwolić na wymienienie całego tego modułu i ogarnięcie go potem na spokojnie, co jest ważne, bo płytki z płytki zdecydowanie łatwiej odczepia się, kiedy można nią wyginać. Dobra, odpoczniemy trochę od tego, bo mega dużo jest tutaj powtarzalnej roboty, ale myślę, że wygląda tak lepiej. Przejdziemy teraz tutaj do naszego głównego dania, czyli tutaj zrobimy taki skrawek terenu i tam po prostu będzie bunkier, ale będzie to wyglądać mega fajnie, dlatego że tutaj mamy koniec stołu, więc będziemy mogli zrobić jego przekrój. Przyznam, że trochę nie wiem, jak to zbudować i zresztą to widać, bo zrobiłem tutaj kilka głupot. Nigdy nie budowałem niczego w przekroju, więc trzeba będzie to po prostu potestować i na pewno finalnie wyjdzie z tego coś sensownego. Takie coś zbudowałem, jest to właściwie przekrój ziemi, powiedzmy, i to będzie nam służyło do tego, żebym mógł sobie tutaj zaglądać albo zamykać nasz bunkier i taki przekrój będziemy budować tutaj na prawie całej długości miasta, będą tam różne rzeczy, w tym miejscu będzie akurat bunkier. Jak widzicie, nie żartowałem z tym, że będziemy wykorzystywać to, jak wysokie jest to nasze miasto i że będziemy robić rzeczy kompletnie inne niż w poprzednich projektach. Ale mega wolno to idzie i ja nie chcę się tutaj tym nudzić, więc przejdę sobie teraz do innych rzeczy. Tym bardziej, że mamy całkiem sporo budowania skał. Okej, na razie to starczy, nie chcę się za dużo bawić tutaj ze skałami, bo głównym tematem odcinka jest bunkier, ale musimy powoli kończyć ten klif, bo tutaj jest jeszcze mnóstwo roboty. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego zostawiam to tutaj takie niedokończone i generalnie jadę coraz niżej, to dlatego, że to jest najgorsza robota w całym skałowaniu, czyli łączenie tej górnej części już tutaj z płytkami. To będzie ciężkie, trzeba będzie tu jakoś ten środek zabudować. Będę musiał sobie to na spokojnie jeszcze przekminić, dlatego nie chcę tego robić dzisiaj, na razie tylko po prostu, żeby był jakikolwiek progres tutaj z naszymi skałami. Pamiętacie nasz ranking i punkty, które nazwaliśmy ostatnio studosami? Właśnie przemianowaliśmy je na walutę serwerową na legownikach. Wszystko jest przemnożone przez 100, żeby łatwiej było się tym posługiwać, więc teraz jeżeli wybiorę waszą propozycję imienia dla minifiga, to nie dostaniecie jednego punktu, tylko 100 studosów i będziecie mogli się nimi posługiwać na serwerze. Wkrótce uruchamiamy nowe sposoby zarabiania ich, a do miasta oczywiście też niebawem powrócą minifigi. Link
link do serwera w opisie filmu. Wracamy do naszego bunkra i co tutaj będziemy robić? Będziemy budować całą tą bryłę, czyli tutaj też będzie oczywiście fragment skał z tej strony. Nie będziemy tego dzisiaj budować, ale zabudujemy tutaj w miejscu, gdzie będzie no dach, czyli tam właściwie ziemia po prostu, żeby ten bunkier miał jakiś już swój kształt. Środkiem zajmiemy się później, no chyba, że starczy nam dzisiaj jeszcze czasu, ale nie sądzę. Dobra, na razie styknie tego terenu, przyjdą tu jeszcze roślinki, bo chcę, żeby ten włas był taki bardziej zakamuflowany, a nie taki widoczny, no ale trzeba to wszystko złożyć w całość, potestować, bo jak znam życie, pewnie coś źle wymierzyłem, albo zaraz się okaże, że trzeba będzie z jakiegoś innego powodu połowę przebudowywać. No, musimy to po prostu złożyć i wykminić, jak to dokładnie będzie zbudowane jeszcze tam od tej strony wody. Jest okej, okay. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo okej okay. I będziemy to tak właśnie montować, fajnie to wygląda, co nie? Musimy tylko jeszcze tutaj wyskałkować tą część, ona nie będzie w ogóle praktycznie widoczna, patrząc tak od frontu, no będę musiał się mocno wysić, żeby na to zwrócić uwagę, ale wyskałkujemy to, żeby to jakoś wyglądało porządnie. To tylko ja tak potrafię, że przymierzam coś, sprawdzam ile studów potrzebuję, wszystko wymierzam sobie i się zgadza, a potem i tak buduję inaczej. Nie jest źle, jestem w miarę zadowolony z tego bunkra, ale projekt będzie znowu podziabany, bo nie zdążymy za dużo więcej zrobić, tylko te skałki, o których mówiłem, a całe wnętrze kompletnie jest nieruszone, więc wrócimy do tego w kolejnym odcinku. Oczywiście to nie będzie odcinek stricte na dokończenie tego bunkra, tylko też ogólnie ogarnięcie tamtej okolicy. Mamy skałki. Wygląda to całkiem nieźle, aczkolwiek jest parę takich drobnych fragmentów, które no, mogłyby wyglądać lepiej, na przykład tutaj ta dziura. Troszkę za bardzo zrobiłem równą tą tutaj zieloną część, ale nie będzie to przeszkadzać. Damy sobie jeszcze na przykład jakieś zielone akcenty tutaj na te elementy i to wtedy sprawi, że nie będzie to wszystko takie kanciaste. Generalnie to będzie stać tak, jak wiecie, więc delikatnie będzie to widoczne, nie będzie to przeszkadzać. Poza tym jeszcze nawalimy tutaj mnóstwo roślinek i to będzie właściwie wszystko na dzisiaj. No jeszcze ta woda i myślę, że i tak dużo zrobiliśmy.
Dobra, starczy na dzisiaj. Wiem, że tutaj jest niedokończona woda, ale jak położę jeszcze jednego takiego tajla, to po prostu umrę, mam już tego dość. Tak samo już tych roślinek i wiem, że tu by się mega przydało drzewo, albo nawet kilka drzew. Jest troszkę za płasko tutaj, chociaż teren jest bardzo różnorodny. Zbudujemy te drzewa, myślę, że zrobimy sobie osobny w ogóle odcinek na drzewa i spróbujemy zbudować kilka kompletnie różnych drzew. Zobaczymy, jaki system, jaka technika będzie nam najbardziej odpowiadać. Wtedy tutaj też trafią drzewka. Na pewno problemem będzie tutaj to miejsce, bo tutaj na tym rogu trzeba będzie to troszkę inaczej zbudować. I generalnie ten moduł, który będzie w tym miejscu, nie wiem do końca, co tu jeszcze będzie. Na pewno musi tutaj droga nasza wychodzić, ale nie będę tu budował raczej mostu, po prostu zrobimy taki spadek. A tutaj chciałbym, żeby wychodziła taka duża rura, z której wylewa się woda czy tam ścieki. Myślę, że to będzie mega klimatyczne, nie wiem jak to zbudować, ale dojdziemy do tego. I to tyle, nie zapomnijcie skomentować, jak widzicie ja te komentarze czytam i nawet się do nich często stosuję. Często macie lepsze pomysły, często zauważacie rzeczy, których ja nie zauważyłem, więc piszcie śmiało. Dzięki, na razie, cześć!